To jest niesamowite, muszę powiedzieć, bo gdyby na przykład ktoś konserwatywny, chrześcijanin jakiś na przykład powiedział, że jego pracownicy w piątek mają pościć, to wyobrażasz sobie, co myśleli państwo sobie też wyobrażają. Rozdeptaliby człowieka. Jaka to by była ingerencja bezprawna, mobbing i tak dalej. Agora i Gazeta Wyborcza zatrzęsłyby się z oburzenia.